dziś dostaliśmy informację od naszych mieszkańców o bardzo trudnych warunkach na naszych drogach powiatowych. Dlatego przyjechaliśmy do Powiatowego Zarządu Dróg, aby dowiedzieć się, jak wygląda procedura odśnieżania i posypywania dróg w naszym powiecie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią. Jeśli chodzi o Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, to przygotowania do akcji zimowej, czyli spisywania, zawierania umów, procedurę przetargową ogłaszamy jeszcze w miesiącu wrześniu. Także na 1 listopada mamy spisane wszystkie umowy z wykonawcami. I tak jak dzisiaj te warunki, które są takie nietypowe, czyli gołoleć, która wystąpiła na drogach, przykłady powiedzmy drogi trudnego ruchu na drodze krajowej, Białystok, Sokółka, tir leży koło Rudej Rzeczki w Poprzek, czy też na pozostałych trasach jest rzeczywiście problem, no to są warunki atmosferyczne. Gołoleć jak ścina, to ścina, że tak powiem, równo na wszystkich drogach. Ale niezależnie od tego, pełna informacja powiedzmy o telefonach kontaktowych, warunkach odśnieżania, zarówno do zarządców sieci drogi powiatowej, jak i do zarządców dróg wojewódzkich, do zarządców dróg krajowych, do zarządców dróg gminnych, mieszkańcy powiatu znajdą na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce. Sugeruję sięgnąć, jeśli jest taka potrzeba, wynaleźć sobie odpowiedni numer, który kogoś tam, że tak powiem, interesuje w danym momencie, w zależności od kategorii drogi, która nas interesuje, czy to jest krajówka, czy to jest zarządca dróg krajowych na drodze krajowej, czy zarządca dróg wojewódzkich na drodze wojewódzkiej, czy do nas jako zarządcy drogi powiatowej, odnośnie dróg powiatowych, czy też do dróg gminnych, które może nie są wymienione z nazwy, ale z kolei są wskazane numery kontaktowe do poszczególnych osób pilotujących akcje zimowe na terenie poszczególnych gmin powiatu. W tym momencie jakim dysponujemy sprzętem? Mamy zawartych ponad 30 umów i sprzęt, że tak powiem, jest ilościowo podobny jak w latach poprzednich. Jest to w sumie w tej chwili około 50 jednostek. Są to i pługi lekkie, pługi ciężkie i posypywarki, czyli mniej więcej taki sam zestaw jak poprzednie lata, około 50 jednostek. Czyli możemy stwierdzić, że drogowcy są przygotowani na zimę? Są przygotowani, aczkolwiek tak jak Państwo widzicie, jeśli jest aura gwałtowna, ona zawsze zdoła zaskoczyć wszystkich, nie tylko drogowców, mieszkańców, użytkowników, ale sprzęt, który jest, na pewno jest wykorzystywany do tego, żeby ulżyć i ułatwić życie w tym temacie.